Często, że jak mamy takie spotkania z fanami, to często proszą o uderzenie, ale wtedy ja mówię, dobra, powiedz do kamery, że chciałeś tego. Bo w Stanach o wszystko można oskarżyć, kogoś posądzić. Ja myślę, że teraz mistrzowie UFC to od miliona do 3 milionów dolarów podstawy plus wpływy z pay-per-view. Akurat kilka dni temu robiłam dość sporą inwestycję gruntową, że tak powiem. I mój tata mówi, Asia, ale po co ci to? Nie do końca to tędy jest droga, że ta skromność jest w cenie. Chociaż też widzę tendencję zazdrości u Polaków. A tobie to imponują ludzie z pieniędzmi. A ja mówię, ale mi nie imponują pieniądze i to, co oni posiadają, ale mi to daje świadomość tego, że jak ja się postaram, że również mogę zmienić swoje życie. Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Rolls-Royce'a i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Rolls-Royce'ie. Joanna Jędrzejczyk, wielokrotna mistrzyni świata, polska zawodniczka MMA, Muay Thai, kickboxingu i boksu, aktorka, CEO firmy My Labs, współautorka książki Joanna Jędrzejczyk, wojowniczka, jak stałam się niezwyciężona. Ruszajmy! Witam Was wszystkich serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek eksperta, a może ekspertki w Rolls-Royce'ie. Dzisiaj osoba, która zdobyła wielokrotnie różne tytuły Mistrzostw Świata, jeżeli dobrze naliczyłem, choć nie jest łatwo w tym wypadku, to chyba 6 razy tytuł Mistrza Świata w tajskim boksie i 3 razy w tytuł Mistrzostwa Mistrzowskiej w UFC. 5. Dobra, czyli niedobrze doliczyłem. Niedobrze, ale to Wikipedia kłamie, bo tamten jest aktualizowany i ludzie to często rozbijają, ale to nie jest twoja dobra, wina. Dobra, to oni zrobili. Ale ja zawsze mówię, Joanna Jędrzejczyk, mistrzyni wsi i okolic, bo tak, wiesz, mistrzynią się bywa, bizneswoman się bywa, a człowiekiem jest się zawsze i to jest najważniejsze. No dziś jakby presja na mnie jest taka, że muszę zadawać dobre pytania, bo jeżeli zadam jakieś złe, no to skończy się moim niewyjściem z tego samochodu. Za darmo nie. Wiesz co, nie lubiłam tych pytań, zwłaszcza jak tacy panowie, wiesz, właśnie zajmujący różne stanowiska byli tacy, co, pobije nas teraz, albo pobijesz nas teraz? I mówię, nie stać cię, mówię, wiesz, zawsze, ale, no bo głupio odpowiadałam na głupie jakieś, nie wiem, stwierdzenie czy pytanie, ale no, nie lubiłam tych pytań, ale nie biję, już jestem na emeryturze, teraz mówię, że jestem na emeryturze, także nie. No ale jednak to by była taka rzecz, być znokautowany przez ciebie, to by było coś, co można sobie opowiadać potem na imprezach z wnuką. Nie? Wiesz, że to jest wiecie, częste, kto mnie pobił? Wiesz, że to jest częste, że jak mamy takie spotkania, jakieś Q&A albo meet and greet w Stanach z zawodnikami, z fanami, to często proszą o uderzenie, ale wtedy ja mówię, dobra, powiedz do kamery, że chciałeś tego, żeby nie było zaraz, że pójdzie rościć, że, bo w Stanach o wszystko można oskarżyć, kogoś posądzić. Także mówię, żeby nie było, że wyszła jakaś bójka między nami, tylko że to było na własne życzenie i często to się zdarza. By the way, miło mi, że możemy, no, trzeci raz się witamy. Bardzo mi miło, że możemy porozmawiać. No mi też bardzo miło, czekałem na to spotkanie, ale ja bym chciał trochę o pieniądzach pogadać, bo ty jesteś osobą, która się tematu nie wstydzi, tej naszej mentalności, zresztą o tym też będę chcieć pogadać, jak ty łączysz te dwie mentalności, czyli polską i amerykańską, no bo jest faktycznie coś takiego w Polsce jeszcze. Nie wiem, jak to oceniasz z perspektywy osoby, która też bywa w Stanach notorycznie. Czy Polska idzie do przodu pod tym kątem, że my w końcu zaczynamy mówić o pieniądzach, że pieniądze są dobre, że to nie jest jednak narzędzie zła, że tylko zło się dzieje za pieniądze, że ludziom odwala od pieniędzy tak. I w ogóle sama tragedia. Ja widzę tendencję zmienną właśnie. Widzę, że się ludzie zmieniają i ludzie w Polsce zaczęli zarabiać więcej pieniędzy, ale ja myślę, że też podróże to umożliwiły. Taka otwartość, że powstaje w Polsce dużo, nie wiem, filii dużych firm, ale też tak jakby ludzie w ogóle są otwarci na nowe pomysły, na nowe biznesy i to już nie są tylko firmy z lat, które powstały w latach 90., bo te osoby gdzieś przeszły bardzo długą drogę i ogromny rozwój i to nie są te firmy kończące się na X, Marex, Jarex i te inne, ale to są faktycznie fajne startupy, fajne pomysły, fajne firmy, które powstały tak naprawdę nie tak dawno, ale
Zarabianie pieniędzy nie wiąże się z tym, że jesteśmy osobą materialną i zachowujemy się jak materialista. Zarabianie pieniędzy jest dobrze i myślę, że tego powinniśmy uczyć dzieci, że czym więcej pracy wykonają, takiej skutecznej, tym jakościowej, tym będzie lepszy zarobek i finalnie lepsze ich życie, za czym idzie medycyna. Oczywiście zdrowia się nie kupi, ale gdzieś jest dużo więcej możliwości, czy nauka, czy rozwój. Także widzę tendencję rosnącą tak jakby informacji odnośnie zarabiania pieniędzy. A w takim razie ciebie osobiście jak bardzo albo jak nie bardzo motywowały pieniądze w tym, że jeśli będzie się mistrzynią, no to wtedy płacą nieźle. Jak byłam taką aktywną zawodniczką, to w ogóle mnie nie motywowały, chociaż mogę skłamać, ale faktycznie dla mnie był ważny ten cel sportowy, ale wiedziałam, że gdy już poszłam do UFC, wiedziałam, że gdy osiągnę pułap mistrzowski, że się zmieni moje życie, że ten sukces już nie będzie tylko sportowy w Stanach Zjednoczonych, że ten sukces będzie sportowy, bardzo globalny, również marketingowo i biznesowo na całym świecie, tak też się stało, ale wiadomo, że sport stał się komercyjny, poszedł w kierunku komercji i tutaj nie ma nic do ukrycia, że sportowcy na najwyższym poziomie mogą i zarabiają pieniądze, ale myślę, że tutaj wszyscy, którzy oglądają ligę sportową, nie wiem, czy to jest UFC, czy to jest NFL, NHL, czy jest to siatkówka, czy jest to piłka nożna, każdy wie, że nie wiem, jesteś dobrym piłkarzem, bo grasz w Barcelonie, czy dobrym futbolistą, jak grasz dla tej czy innej drużyny, czy jak jesteś w UFC topowym zawodnikiem czy zawodniczką, to że jesteś dobrym sportowcem, ale ludzie chcą poznać twoją historię, oni chcą zobaczyć troszeczkę siebie i swojego życia właśnie w tobie, właśnie w nas i to idzie w fajnym kierunku. Ja się cieszę, że dostrzegły mnie Stany, Dana White, że dostałam szansę i ja tą szansę wykorzystałam, bo bardzo dużo ludzi, dostając awans, czy dostając się do, nie wiem, najlepszej drużyny, spoczywa na laurach, bo ja jestem gość, ja jestem gościuwa, bo ja jestem już na tym poziomie, więc ale moim zdaniem ta ciężka praca dopiero się wtedy zaczyna, bo my musimy udowodnić to, że my zasługujemy na ten awans, czy angaż w tej, czy innej drużynie chociażby. No a właśnie, to zasługiwanie, to jest mega ciekawy temat. Tu widzisz taką różnicę między Polakami a Amerykanami, bo ja mam wrażenie, ale no, jako człowiek, który tam nie mieszkał, że faktycznie coś takiego jest, że my mamy taki turbo kompleks tego, że no, my jesteśmy Polakami, no to może za bardzo nie wychodźmy do przodu. Jak u nas się o czymś pozytywnym mówi, to już jest gigantomania, zaraz się pojawiają takie słowa i tak dalej. Na taki Amerykanin to chyba mam takie wrażenie, że nawet jak do końca skillami tego nie reprezentuje, to on już lata ponad chodnikiem. Tak. Ja w ogóle, nawiązując do naszego pytania z początku rozmowy odnośnie zarobkowania i tego, jak Polacy na to patrzą, ja w ogóle nie zapomnę, gdy powiedziałam, mi kiedyś taka znajoma powiedziała, tobie to imponują ludzie z pieniędzmi, a ja mówię, ale mi nie imponują pieniądze i to, co oni posiadają, ale mi to daje świadomość tego, że jak ja się postaram, że również mogę zmienić swoje życie, mogę zmienić rzeczy pracy, której nie lubię, czy edukację, mogę się ukierunkować, czy i tak dalej, i tak dalej. Także mnie raczej motywowało to, że jeżeli ktoś może to zrobić, ja też to mogę zrobić. Ja będąc w Dubaju, którego się trochę bałam, do którego długo nie chciałam lecieć i poleciałam dopiero tam 2 lata temu, ja się zakochałam w Burj Khalifie. W ogóle patrząc na tą budowę, ja mówię, jeżeli człowiek potrafił to wymyślić i zbudować, my możemy naprawdę robić wszystko. To także nie tylko ludzie, ale budynek jak dla mnie może być inspiracją oczywiście tej wielkości i dochodzenia do tej wielkości. Także mnie zawsze inspirowały takie osoby. W ogóle dużą inspiracją dla mnie jest właściciel klubu American Top Team, w którym trenowałam, Dan Lambert, który był wiele lat temu o krok od kupienia UFC organizacji, która się bardzo mocno rozwinęła w ostatnich latach. Została przejęta przez bardzo grubą, bardzo dużą grupę WME, która, no tak naprawdę ja mówię, trzęsie Hollywoodem, no bo tam też jest i sport, i jest modeling, i jest branża aktorska, filmowa, także jesteśmy w dobrych rękach, ale faktycznie, tak jak wspominasz, myślę, że u nas często osoby, które zarabiały bądź zarabiają, próbują to od razu tak się uzewnętrznić i to bardzo mocno pokazać, a ja myślę, że nie do końca to tędy jest droga, że ta skromność jest w cenie, chociaż też widzę tendencję zazdrości u Polaków, że okej, udało ci się, no nie udało mi się, ciężko na to pracowałam, ale po co tak pokazywać? Po prostu zmieniam też swoje życie pod względem tego,
jakie pod wpływem tego, jakie mam teraz możliwości i faktycznie apetyt się zmienia w miarę jedzenia, nie? Ale nie jest tak, że nie wiem, co dwa dni masz nową rysę na samochodzie. Nie, nie mam tego. W ogóle ludzie uważają, że chyba uważają, że jestem skromna, może często mówili, że mylili moją pewność siebie z arogancją i butnością przez te stare downy, ale to było poparte naprawdę ciężką pracą. Ale ja myślę, że fajnie, bo ja jestem tak niżej w rankingach i to jest fajne. Uwaga, uwaga, szybkie ogłoszenie. Jeżeli chcecie sobie powtórzyć najważniejsze wnioski z tego dzisiejszego odcinka, pamiętajcie, a może sprawdźcie, dowiedzcie się, że pod tym nagraniem jest PDF do bezpłatnego pobrania, gdzie przygotowaliśmy dla Was kluczowe notatki, kluczowe postawy sukcesu, kluczowe strategie, które możecie sobie wydrukować, powiesić gdzieś na lodówce, powtarzać, ćwiczyć, wdrażać w swoim życiu. Także zerknijcie pod to nagranie i pobierzcie PDF-a. A poza tym, no to ja jestem malutka. No dobra, ale no to tak teraz ciężko zapytać ale o konkretne kwoty, skoro... Tego, też powiem Ci, nawiązując do tego, co powiedziałeś, że faktycznie akurat kilka dni temu robiłam dość sporą inwestycję gruntową, że tak powiem, i mój tata mówi: Asia, ale po co Ci to, ale coś tam. Bo na przykład mój tato, który był ciężko pracującą fizycznie osobą, on jest moją nadal inspiracją, bo wiem, że on ma tą chłodną głowę, że on poradzi mi z takim właśnie z taką chłodną głową, abym coś zrobiła, bądź czegoś nie robiła, i zawsze biorę tą, zawsze przyjmuję te cenne uwagi właśnie od mojego taty, ale widzisz, on ma taką tendencję ostrożności bardzo dużej, a mnie nikt nie nauczył inwestycji. Przeglądam też często Twoje filmy i nie będę ukrywać, że często coś dla siebie wykorzystywałam, też wykupuję jakieś prywatne, indywidualne webinary. Nie, ale ja chcę to ludziom powiedzieć, internet jest za darmo, moi drodzy. I nieważne, czy to jest fitness, zbijanie wagi, trening, czy inwestycje, czy rozwój firmy i wiele innych pomysłów możecie znaleźć za darmo w internecie, bo często słyszymy, że a ja nie mam, a ty masz. Bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś właśnie o tym, że mówimy często, a mi nikt nie pomógł. No nie. Jeżeli cię tata kiedyś zaprowadził na tenis i odniosłeś sukces, wygrałeś jakiś tam, to ten tato był właśnie tą twoją motywacją, inspiracją wtedy. To w takim razie, no bo wspomniałeś teraz o skromności, tak. Teraz w takim razie głupio zapytać, więc zapytam o hipotetyczną zawodniczkę, która by wystartowała dzisiaj w UFC i wygrała. Ile za to by mogła oczekiwać pieniędzy za taki tytuł mistrzowski? UFC właśnie daje taką wszystkim tą samą szansę od wielu lat, że pierwszy kontrakt to jest 10 plus 10, czyli masz 10 czy 12 tysięcy dolarów podstawy plus wygrane. No ja taki kontrakt sam podpisałam, tylko że ja po dwóch walkach w UFC podpisałam kolejny kontrakt, po trzeciej walce podpisałam kolejny kontrakt. Pierwszy kontrakt odpiewał na 4 walki, a ja tak naprawdę w 4 walki już miałam 3 kontrakty podpisane. Później był kolejny, bo jak zostajesz mistrzem, dochodzą wpływy z pay-per-view, masz jakąś podstawę. Wiem, że gdybym była teraz mistrzynią, pewnie zarobiłabym 3 razy tyle, bo ten sport tak mocno się rozwinął przez to, że został przejęty właśnie przez bardzo dużą grupę. Ja bym gdzieś potroiła swój majątek, ale wiesz co, nie żałuję, bo nie mam czego żałować, bo na tamte czasy to i tak było okej, okay, chociaż uważam tak do końca, że nie wykorzystałam swojego potencjału, bo też nie miałam osób, które mogłyby mi w tym pomóc, że odpowiednich menadżerów, odpowiednich ludzi na odpowiednim miejscu, którzy powiedzieli, słuchaj, tu się powstrzymajmy przez chwilę, tu powiedzmy nie, a zróbmy to, aby wyciągnąć z tego jeszcze większe korzyści. Ja myślę, że teraz mistrzowie UFC to od 1 miliona do 3 milionów dolarów podstawy plus wpływy z pay-per-view. To są kolejne okrągłe sumy. Czyli biznes rzeczywiście jest spory, a w takim razie pytanie, jeszcze trochę nawiązując i do biznesu, i do tej mentalności, nie miałaś myśli, że a może zacznę od czegoś polskiego, tutaj w KSW to mnie od razu przyjmą, miałam, bez problemu i tak dalej. Miałam, ale ja właśnie wtedy poszłam po rozum do głowy, bo to było tak, że pozdrawiam Karolinę Kowalkiewicz, z którą walczyłam w UFC, dałyśmy w ogóle głośną walkę na pierwszej gali w Nowym Jorku, bo MMA było przez długi okres czasu zbanowane w stanie Nowy Jork i walczyłyśmy na dość historycznej gali UFC 205 w Madison Square Garden w Metce, tak naprawdę całego show biznesu, nie tylko walk, wielki Muhammad Ali tam też walczył, ale znani piosenkarze, artyści tam występowali. Karolina wygrała pas w UFC, i ja tak mówię, i oni mówią, najlepsza w Polsce, Karolina Kowalkiewicz. A ja tak siedziałam i mówię do moich trenerów, jak to, przecież ja tą dziewczynę pokonałam na zawodach amatorskich,
dajcie mi ten kontrakt, ja idę do KSW, ja pokażę im, kto jest najlepszy, bo mnie to tak bolało sportowo. Jak oni mogą mówić, że ona jest najlepsza, jak ja jestem najlepsza? I ja mówię, pieniądze nie mają znaczenia, dajcie mi ten kontrakt. I wtedy dostałam propozycję 8 tysięcy złotych i ten kontrakt był już na stole, była też jeszcze inna organizacja, która dawała jeszcze mniej. I ja tak mówię, dobra Jay, chcesz być najlepsza w Polsce? Czy chcesz być najlepsza na świecie? Chcesz zarabiać 8 tysięcy złotych? Czy chcesz dostać podstawy 10 plus 10 dolarów i pójść dalej? No odpowiedź była dla mnie prosta. Także ja gdzieś od początku patrzyłam na ten trochę większy obrazek i nie bałam się zaryzykować, poświęcić trochę czasu, aby pójść po rzeczy wielkie. I tak też się stało. I ja czuję, w ogóle mówię, że ja czuję rękę Boga w swojej karierze, tego co robię. Ja czuję w tym, mam w tym misję w ogóle, ale to się wszystko tak miało pięknie ułożyć. Ja poszłam do UFC, pokonałam Julianę Limę, pokonałam zaraz Klaudię Gadeję, mocne nazwisko, dostałam pierwszeństwo walki o tytuł mistrzowski i później przez 3 lata ten pas dzierżyłam. Także dość mocno. Wiedziałam, że znalazłam się, że te moje decyzje, które były trudne, bo mówię, nie będę najlepsza w Polsce, one zaowocowały tak naprawdę bardzo szybko, bo to było przekroju roku, dwóch. Mhm. A czy w takim razie, bo ty bardzo często poruszasz temat też takiej światowej, można powiedzieć, dyskryminacji kobiet, czy utrudnień dla kobiet. Dajesz też ten przykład, że jak rzadko kobiety zostają ordynatorkami szpitala czy oddziału. I faktycznie, no tak sobie o tym pomyślałem, ile razy byłem w jakichś szpitalach, choćby w odwiedziny, no to rzeczywiście... To przeczytałam właśnie w Newsweeku i to są ciekawe rzeczy. Wiesz co, często, bo mam naprawdę znajomych z różnych branż, pracujących w korporacjach bardzo często, czy w innych biznesach i słyszę o tym. Słyszę o tym wykorzystaniu, o tym mobbingu, o często wykorzystaniu seksualnym, który jest w ogóle dla mnie nie do pojęcia. Często słyszę, że takie rzeczy się dzieją w sporcie, w drużynach, żeńskich drużynach sportowych. No dla mnie to jest nie do pojęcia, bo ja to mówię, że w XXI wieku bez względu na płeć, pochodzenie, status, kolor skóry, wyznanie, orientację, religię, naprawdę możemy i powinniśmy osiągać rzeczy, o których marzymy, nie krzywdząc w tej drodze nikogo innego. Powinniśmy i możemy to robić. Mhm. A to czy w takim razie, jak przyjdzie facet do UFC, to on też dostanie 10 plus 10, czy on dostanie 15 plus 10? Też dostanie 10 plus 10. To wszystko zależy od menedżera, od takiej pozycji, w której byłeś wcześniej. Na przykład jesteś w organizacji i na przykład o tobie głośno, bo są takie rynki jak Anglia, czy teraz UFC bardzo mocno we Francji się promuje, ale czy Australia, czy no każdy inny kraj. Jeżeli byś był zawodnikiem, który, nie wiem, nokautuje, jest o tobie głośno, że nagle wiesz, że przyleci samolot do Vegas kibiców, bo tak trochę było z Conorem McGregorem, że on ściągał tą rzeszę fanów, kibiców z Irlandii, później z całego świata. Ja też widziałam tą transformację, zmianę, nie tylko Conora, ale fana. Na początku to byli kibice MMA, którzy przyjechali za Conorem kibicować mu w Vegas, a później już widziałeś, wiesz, tych wszystkich dostojnych celebrytów, którzy przylatywali właśnie na te walki Conora McGregora. Oczywiście kibice, którzy wcześniej też, ale te bilety były coraz trudniej dostępne, bo te gale nabierały większego rozmachu, większej promocji, były droższe, ale ja mówię, że nie ma sportu, żadnego sportu bez kibiców i ja jestem zawsze wdzięczna, bo to jest taka wspólna nasza inwestycja związana. No i słowo inwestycja się tutaj pojawiło. Siedział całkiem niedawno tutaj Tiger, zresztą z którym robicie projekty charytatywne, i on powiedział, że sportowiec ma, jak już przestanie być sportowcem, no to ma te 2 lata, kiedy jego marka jeszcze świeci, żeby ją przełożyć na biznes, bo jak tego nie zrobi, no to będą problemy, no i potem będzie, tak jak te liczne historie polskich sportowców różnych, tak, którzy nieźle sobie radzili podczas kariery. No ale wydaje mi się, że ty nie tylko już zaczęłaś, ale ty to już zrobiłaś chyba, tę transformację, takie ja mam z zewnątrz wrażenie. Natomiast pytanie, skąd ten pomysł? Czy to przez obserwację, czy może w UFC jest taki standard, że dla wszystkich to jest oczywiste, bo dla polskich sportowców to nie jest oczywiste, że trzeba ten biznes robić na boku. Może dla piłkarzy dzisiaj, tak, bo się słyszy, że oni już inwestują, kupują apartamenty, coś tam robią, ale jednak w wielu dyscyplinach, no teraz jestem sportowcem, dajcie mi spokój, potem się pomyśli. Tak jest, bo sport wymaga 100% poświęcenia i wiadomo, jest ta regeneracja, chociaż ja uważam, że to jest wszystko umiejętność organizacji czasu pracy. Też oczywiście to, jaką osobą jesteśmy, czy wiesz, jesteśmy bardziej intro, czy ekstrawertyczni. Bo ja na przykład
nie potrafiłam pójść do domu odpoczywać. Oczywiście wiedziałam, że ta regeneracja czy opieka fizjoterapeutyczna była dla mnie ważna po każdym treningu, bo to już w finalnych przygotowaniach wszystko boli fizycznie i psychicznie, jest bardzo dużo roboty, jak przy takim samochodzie, który jeździ na rajdzie, bo jest cały czas coś do poprawienia, do zrobienia. Ale ja idąc do domu myślałam o tym, jak mogę rozwinąć, nie wiem, swoje social media, jak mogę sobie zaplanować ten mój off-season, jak będę 3 miesiące w domu, nie będę w Stanach się przygotowywać do walki, co mogę zrobić, jak mogę medialnie popracować na to, żeby te 3 miesiące zaowocowały mi, nie wiem, na kolejne pół roku, jak będę przygotowywać się do walki. A często ludzie pisali do mnie, gdy przygotowałam się, już mam często na finalnym etapie przygotowań do walki, pisali do mnie, no nie powinno się zająć przygotowaniami, niż być w telewizji, program, a mówię, o, ja w ogóle o tym zapominam, mówię, ale ja to nagrałam pół roku temu, albo 3 miesiące temu zrobiłam tą sesję okładkową, albo jakiś biznes, ale ja gdy zostawałam mistrzynią UFC, pracowałam w warzywniaku u rodziców, prowadziłam zajęcia, studiowałam, także ja ten czas pracy miałam dość bardzo długi od najmłodszych lat i gdy zaczęłam przegrywać, ludzie mi to wypominali, że o, gdybyś nie była w telewizji, nie byłaś na okładkach, nie, byś dalej wygrywała, i ja mówię, hell no, bo właśnie zdobywając pas UFC, ja pracowałam w warzywniaku, pomagając moim rodzicom, zarabiając tam bardzo znikome pieniądze, bardzo małe pieniądze, ale wiedziałam, że ta droga mnie ukształtuje. To nie była tylko droga wojowniczki, ale też droga osoby, która dąży nadal do rozwoju teraz swoich firm, czy różnych podmiotów, czy lokowania pieniędzy w odpowiednich miejscach. Te trzy torby z treningów za czasów warzywniaka. Mogłabyś poruszyć ten temat, bo to jest przeciekawa historia. Słuchaj, ja nie zapomnę, gdy miałam lat 18 i to było po 2 latach treningu, ja wtedy powiedziałam rodzicom, że lecę do Tajlandii na Mistrzostwa Świata. Ja przegrałam te Mistrzostwa Świata, ale ja się zakochałam w Tajlandii. W ogóle moi rodzice, Tajlandia, trzeci świat, teraz Tajlandia jest mega popularna. Już w tamtych latach ludzie podróżowali do Tajlandii bardzo mocno, ale teraz jest takie boom na Tajlandię. Ale moi rodzice, nie polecisz tam. Że nie mówili, że nie, tego nie zrobię, tylko że gada głupoty, nie? A stanęłam z biletem, mówię, no ale coś w tą niedzielę. I jak ja wróciłam z tych Mistrzostw Świata, ja mówię, ja się zakochałam, ja odnalazłam miejsce, które najbardziej kocham po Polsce, to Tajlandia. Ja poleciałam tam trenować, siedziałam tam pół roku, 2 razy po 3 miesiące miałam polecieć na 2 lata. Finalnie wylądowałam w Holandii, ale do czego nawiązuję? Moi rodzice próbowali mnie trochę odciągnąć, bo oni widzieli, że ja bardzo dużo pracowałam, bardzo dużo czasu inwestowałam w treningi. To każdy wie, że ja przed przygodą w sztukach walk grałam w koszykówkę, fotografowałam i zaczęłam się spinać, bo moim marzeniem był Mount Everest. Ja to rzuciłam i mój tata mówi, masłomiany zapał, te sztuki walk, których nie chcę, żeby trenowała, to jakby tak nie było im to po drodze, to ona też to rzuci. A tu nagle po 20 latach jestem nadal w branży trochę z innej strony. No ale słuchaj, moi rodzice widzieli, że ja ciężko pracowałam i inwestowałam w treningi, w rozwój, w wyjazdy. I mówią, Asia, masz trochę pieniędzy odłożonych, to my ci dołożymy, kupimy ci samochód. Zobacz, twoja siostra bliźniaczka już ma swój samochód, jeździ ten, a ja cały czas pożyczałam samochód. Jak nie do siostry, to od rodziców, albo jechałam 45 minut na trening autobusem, a ja mówię rodzicom, że nie, że ja tego nie potrzebuję, że ja tego nie chcę. Ja czuję, że to jest moja inwestycja. Ja po wielu latach powiedziałam mojemu szwagrowi, który jest z moją siostrą od wielu lat, że ja kiedyś będę za te pieniądze, że ja zarobię pieniądze, będę inwestować, kupować za to nieruchomości i samochody. On do mnie tak się uśmiechnął, powiedział, tego ci życzę. I tak, nie wiem, wierząc czy nie wierząc, ale my po wielu latach to wspominamy. I Conor McGregor takie coś powiedział, jak żył z socjalu, powiedział to kiedyś żonie i on to zrobił. Oni to wspominają, akurat nie mam tego nagrania, ale byście porozmawiali z moim szwagrem. I wiesz, to takie rzeczy, to o czym też mówiłam, że takie rzeczy, takie powiedzenia, takie spojrzenie, taka obecność kogoś i to, że on powie, trzymam za ciebie kciuki, ja myślę, że to dodaje takich skrzydeł właśnie do osiągnięcia tych wielkich sukcesów, ale wracając do tych trzech toreb, no pracowałam w warzywniaku i dość głośno się zrobiło, jak powiedziałam, że śmierdziałam warzywniakiem. Ktoś mówi, ale pięknie pachnie warzywniak. Tak, jak wejdziesz do warzywniaka na 5 minut, robisz zakupy, wychodzisz, malinki, jabłuszka, cokolwiek. Ale jak siedzisz tam, nie wiem, 8, 10, 12 godzin, to nie pachniesz malinkami. I ja miałam torbę na jeden trening, na drugi trening i torbę właśnie na spotkania ze znajomymi. Byłam młodą osobą, która po treningu jeszcze chciała się spotkać ze znajomymi albo z
spędzić weekend z kumpelami i właśnie miałam 3 torby i byłam zawsze gotowa do tego, że nie traciłam czasu na to, że ojejku, muszę pojechać do domu, a już wtedy rodzice wyprowadzili się za Olsztyn na wieś, że stracę czas, tylko ja byłam przygotowana, planowałam ten dzień. Jak ważne jest planowanie w ogóle w naszym codziennym życiu, to jest zakładanie sobie takiego roku, później kwartałów, miesięcy, tygodni i tak naprawdę dni, bo słuchajcie, zawsze coś się w życiu nie wyjdzie, zawsze coś się wykolei. I to są, a my tak opieramy nasze życie i nasz sukces na jakby odpowiedzialność zostawiamy innym osobom, tak jakby opieramy to na innych osobach, ale niestety te osoby mają prawo nie umieć, mają prawo popełnić błąd, ma prawo spaść deszcz, także my musimy się do tego adaptować i trzymać się wyznaczonej po prostu drogi, żeby ten sukces osiągnąć. Mhm. Czyli tak naprawdę niezależnie od sportu, to zawsze byłaś przedsiębiorczą osobą, więc w sumie musiało się to tak dobrze skończyć. Mój tata mnie wywalał z warzywniaka, a ja chciałam być wśród ludzi i wiesz co, to ja powiedziałam, dobra, nie chcę, żebym pracowała w tym warzywniaku, bo on zawsze mówił, idź się ucz, żeby tak ciężko nie pracować, bo rodzice naprawdę ciężko pracowali, a ja to się przebierałam za Mikołajkę i rozdawałam ludziom cukierki tylko po to, żeby być. Ja nie musiałam jeździć rowerem do chapu o 5 rano sprzedawać gazetę, bo mój tato mówi, dziecko, gdzie ty jeździsz tym rowerem? Bo jakiś wygrałam konkurs fotograficzny, właśnie pojechałam tak rano i on myślał, że ja jeżdżę foty robię. Ja mówię, no jeszcze do chapu i sprzedaję gazetę olsztyńską. On mówi, a ile tam zarabiasz? Ja mówię, 14 zł, jak ktoś da na piwek. 3 dychy. On mówi, ja ci dam te pieniądze, ty tam nie jeździ. A ja mówię, nie, bo mnie to kształtuje. Ja już od dawna miałam tą świadomość sobie, nie? To jest niesamowite zawzięcie, a jednocześnie to, o czym mówisz, o tym dobrym słowie, które czasem ktoś gdzieś rzuci tak po prostu, a mentalność Polaków się poprawia, więc częściej sięgamy po dobre słowa, może nie w internecie, ale w realnym życiu. Tutaj chciałbym w imieniu swoim, jako człowieka zupełnie nieznajomego, podziękować panu Słowińskiemu, dobrze? Nie powiem, tak, temu, Pawłowi, tak, który powiedział tobie w wieku 18 lat, tak, że zostaniesz mistrzynią. Tak. I to mi dodało po prostu, dodało mi to skrzydeł. Ja teraz jako menadżerka chcę inwestować swój czas i energię właśnie w młode osoby i mówić im, że tobie się to uda i wysyłać je na przykład, inwestując też swoje finanse na przykład do jakiegoś klubu zagranicznego, żeby ta osoba zobaczyła, że z takiej małej miejscowości jeszcze czuję taką, wiesz, trochę wstydu, mało miasteczkowość się wdziera, ale ja chcę pokazać ci osobie, słuchaj, w tobie jest potencjał, jedź za granicę, zobacz, zmierz się z tymi dziewczynami, które trenują, walczą w topowych organizacjach, trenują z różnymi osobami, żebyś zobaczył, że ty masz ten power, że masz tę moc. I oni wracają zupełnie inni, nie? Tak jak wtedy Paweł we mnie uwierzył i pomógł mi na swój sposób, no wtedy dla mnie to było wszystko, to będę wdzięczna do końca życia. I takich osób było naprawdę wiele. Super, to jest fajne, że w Polsce są ludzie, którzy zupełnie w sumie bezinteresownie, tak po prostu jak coś dobrego pomyślą, to powiedzą. Tak. A często to działa niestety odwrotnie, jak ktoś coś negatywnego pomyśli. To się mówi o tej sztuczności w Stanach, że cześć, jak się czujesz, że to takie sztuczne, płytkie, chwilowe, ale mi to poprawia zawsze humor, nie? I ludzie myślą, że ja mam taki vibe właśnie ze Stanów. Nie, ja do Stanów poleciałam jako Polka, ja dość późno poleciałam, ja tam nie mieszkałam cały, że 12 miesięcy w roku. Ja tam przygotowywałam się tylko do walk. Oczywiście ja byłam w tym życiu, bo spędzałam tam dużo czasu. No ale ja myślę, że to od nas wychodzi taka chęć, otwartość. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że na kubeczkach firmy piszą twoje imię, jak idziesz po kawę i ktoś mówi, wiesz, ale czemu pani do mnie po imieniu mówi, chyba się nie znamy. No, taka kwestia otwartości. Jeżeli widzisz, że ktoś jest w twoim wieku, no to wiesz, jeżeli ktoś się czuje na panią albo pana, tak ironicznie teraz mówię, to wiesz. No już jestem w tym wieku, że jak do mnie na ty mówią, no to ja jest po prostu zachwycony przez 3 dni jestem potem. Fajnie. W każdym razie, no ale, bo mówiłaś, że czujesz rękę Boga w twoim życiu, no to nomen omen, Bóg zdecydował o twojej ręce, powiedzmy. Tak. O tym konkretnie, że twoja ręka uniemożliwiła ci. Ale później, ja mówię o tej końcówce, że tak powiem, tej UFC kariery. Tak.
że przez kontuzję ręki tak naprawdę no, nie możesz zdobywać kolejnych mistrzostw. No, ale czy to źle, czy to dobrze, czy tak miało być? Tak miało być, słuchaj, ale to też chodzi o to, że zaczęłam przegrywać walki, ja tego dużo nie doświadczam, ale to nie jest tak, że ja przegrywałam, bo ja się nie przygotowałam. Ja muszę szczerze powiedzieć, że w wieku 35 lat, jak kończyłam karierę, to był najlepszy kamp w moim życiu, najlepsze przygotowania, dojrzałość fizyczna, psychiczna. W ogóle szłam jak maszyna i dostałam, wiesz, nokaut. To nie wybiera i ja niczego nie odbieram moim przeciwniczkom, byłam idealnie przygotowana, super plan, ale tam się zgodziła, wiesz, i siła, szybkość, timing, wyczucie w ogóle dystansu, ale ja też wiedziałam, że przede mną wiele lat życia, przede mną wiele lat jako w różnych rolach, w których bym chciała się odnaleźć i po prostu nie chcę za kilka lat się jąkać. Ja myślę, że w ogóle ten sport kontaktowy się odbije dopiero po kilku latach, bo też czytałam jakieś badania. No ale faktycznie ja 8 miesięcy po przejściu na emeryturę nie mogłam się pozbierać i faktycznie poleciałam do Stanów, myślałam o powrocie, super mi się trenowało, ale wtedy odezwał się ten bark, jestem już 8 miesięcy więcej, no 8 miesięcy po operacji, nadal wracam do pełnego stanu zdrowia i wiesz co, to jest trudne, po 20 latach jak trenujesz 2-3 razy dziennie przez tyle lat i jest tam zero treningu, 12 tygodni nie mogłam w ogóle biegać, chodziłam tylko na spacery, to jest trudne dla sportowca, w ogóle nie tylko fizycznie, ale i psychicznie, zmiany, które zachodzą w twoim organizmie, właśnie fizyczne i psychiczne są trudne do przepracowania, no ale ja poczułam, że to była odpowiedź, że słuchaj Asia, jeżeli sobie znowu zrobisz kolejny rok przerwy, wrócisz do walk, już nie będziesz miała tego poziomu, co kiedyś miałeś i nie masz się czego oszukiwać, chociaż kurs, który odbyłam na Harvardzie, dał mi przeświadczenie tego, że ja swoją karierę poprowadziłam całkiem dobrze, bo tam w ogóle mówi się o tym, że taki topowy zawodnik ma 4,5 roku życia, jeżeli chodzi o karierę. Wiadomo, z piosenkarzami, z artystami jest troszeczkę inaczej, bo ich ciało nie dostaje tak w kość, że tak powiem, pod wpływem obciążenia treningowego, no i też tego kontaktu my mamy, który mamy impact, który przyjmujemy, te ciosy na głowę, obciążenia, także te kariery trwają dłużej, no akurat moja kariera była karierą sportową i myślę, że ja jak tak spojrzę wstecz, to ten potencjał akurat mój został wykorzystany w pełni. No fakt, Maryli Rodowicz to nasze prawnuki będą słuchać, nie mam co do tego wątpliwości, oczywiście. Tego wszystkim stronom życzę. No wiesz, jakoś tam wychodzisz na scenę, dużo się mówi, że jesteś, wiesz, aktor jest tyle wart, jak jego ostatni występ, jego ostatnia sztuka, no ale w sporcie się wygrywa i przegrywa, zajmujesz czasami pierwsze, drugie, trzecie miejsce, masz ten złoty, srebrny albo brązowy medal, no niestety w sztukach walk jesteś zwycięzcą albo przegranym, no ale my to mówimy, że albo wygrywasz, albo się uczysz i tutaj nie zajmujesz drugiego miejsca i nikt nie patrzy na to, bo jak ktoś przegrał, to już przegrał i a jesteś do bani, nie? A tak naprawdę dla mnie zawodnicy, którzy wychodzą do ringu bądź oktagonu, są zwycięzcami wszyscy, bo te ciężkie przygotowania, ta ciężka praca jest na wiele tygodni przed walką. Walka jest taką wisienką na torcie, to jest jak egzamin, jak pójście po awans. Jeżeli wiesz, że dobrze przepracowałeś, to jakoś to się ułoży, nie? Ale faktycznie walka sama w sobie jest dość trudnym zjawiskiem, nie? Bo możesz wyjść idealnie przygotowany do tej walki, ale nie zawsze to pójdzie po twoje myśli. Okej, no to teraz tak, bo w takim razie to mnie w sumie cieszy, że ta depresja posportowa cię jakoś tak ominęła, bo bardzo nie często... Nie mam, a często się zastanawiam, czy mam, czy to czas w ogóle, dziś akurat jak to nagrywamy jest bodajże dzień walki z depresją, także ja trzymam za wszystkich kciuki. Wyobraź sobie, że ja przez 20 lat bycia aktywną sportsmenką nie miałam psychologa sportowego. Czyli jest to zawzięta osobowość po prostu. Albo brak czegoś. Nie. Ale ty chyba w tej transformacji twojej ze sportowca czy sportowczyni do bizneswoman to też właśnie ułatwia dużo to, co powiedziałaś mniej lub bardziej świadomie wcześniej, że sportowcem się bywa, czyli że to nie jest taka tożsamość, która się załamuje w momencie, kiedy czegoś już nie możemy robić, a chyba dużo ludzi właśnie to marzy. Ja jestem kimś, tak? Jestem nauczycielem, jestem tym. I nagle już nie jestem i to znaczy, że mnie w ogóle nie ma, czy co. My w ogóle się sami szufladkujemy i sami dajemy działać tym stereotypom, ale tu wspomnę właśnie historię Dwayne Wade, znanego koszykarza NBA. Jego mama właśnie powiedziała, że on często to opowiada, że jedna z lepszych rad, jakie w życiu dostał, to była właśnie od mamy, że
pamiętaj, że poza koszykówką, poza kortem, poza treningiem i meczem, tam jest dużo ciekawsze, dużo szersze, większe życie niż tylko właśnie ta koszykówka, i żebyś o tym wiedział. I dlatego on odnosił tak duże sukcesy marketingowe, globalne, przez wiele, wiele lat, i nadal to trwa, nie tylko 2 lata po przejściu na emeryturę sportową, ale to jest bardzo ważne, żeby mieć jego świadomość. No myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne. Fajnie, to mi przypomina właśnie, jak tydzień temu mnie córka 13-letnia pytała, taka trochę przerażona, że już ma 13 lat i nie wie, kim chce być, co jest dosyć jednak absurdalne, ale no to właśnie zapytała mnie: tata, a ty kiedy w końcu rozkminiłeś, kim ty chcesz być? No i ja zupełnie w sekundę naturalnie odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że jeszcze nie rozkminię. Co to jest? Dziś jestem tym, jutro tamtym, no i tak jak trzeba, jak będzie potrzeba chwili, nie? To nawiążę do tego, bo mówiłam o tym zaszufladkowaniu się, bo często dzisiaj w ogóle jadąc pociągiem opowiadałam tobie, że poznałam młodą studentkę medycyny, którą serdecznie pozdrawiam, i ona mówi, że jest pierwszą w rodzinie. I wiadomo, że to otwiera drzwi, ale chciałam powiedzieć, że rodzice są prawnikami, rodzice są lekarzami, rodzice, nie wiem, pracują w sklepie albo prowadzą biznes, tak jak mój mały właśnie sklepik. I my już, wiesz, rodzice nam wskazują drzwi, oni nam dają możliwości, oni chcą się podzielić swoim doświadczeniem, nauką, wiedzą, którą zdobyli, tą merytoryką. My nie musimy iść tą drogą, jeżeli nie chcemy, jeżeli tego nie czujemy. A my często się szufladkujemy i jesteśmy przez większość życia nieszczęśliwi, bo mama mi kazała. Ja, słuchaj, 75% moich koleżanek i kolegów z liceum poszli na studia, z którymi w ogóle nie mają styczności, których nie chcieli w ogóle ukończyć. A ja mówię, 5 lat inwestycji, poświęcenia czasu, w ogóle 5 lat to jest naprawdę kawał życia. I ja bym żałowała tego czasu spędzonego na studiach, których nie chciałabym robić. Także tak, ale do mnie często osoby piszą, czy nie za późno na rozpoczęcie przygody ze sportem, z tym czy z tamtym. Ja mówię, że nigdy nie jest za późno, bo życie jest właśnie taką piękną historią i odkrywania siebie na co dzień. My nie mamy jednego talentu, my jesteśmy ludźmi wielu talentów, ale my uważamy, że nie. My mamy jeden talent, mamy żyć w tych ramach tego systemu, 8:15 czy 8:16, i tak ma być. Nie, ja mówię, zacznij małymi krokami, że rozpocznij jakiś kurs, że nie wiem, z siedzenia tylko za biurkiem, bycia sekretarką, zostań księgową, bo lubisz liczby, nie wiem, lubisz to. Rozpocznij kurs, a my tak się boimy, my od razu chcemy tych rzeczy wielkich, no ale jak ma cię ktoś przyjąć do pracy, jak raz nie masz doświadczenia, dwa nie masz wykształcenia, to podejmij jakieś wyzwania, właśnie nakreśl sobie ten taki większy cel 2-letni, i po prostu pokaż wszechświatu, że chcesz to zrobić, i też szczęście też ci zacznie sprzyjać. Ludzie się często mówią, że ja wyskoczę z lodówki, że co jeszcze będę promować. Ja naprawdę jestem osobą, która, nie wiem, lubi gotować, lubi sport, lubi rajdy, lubi muzykę, lubi, teraz wiesz, mam tour stand-upowe z najlepszą grupą w Polsce, czy zrobię to, czy tamto, ale ja faktycznie jestem osobą, która to robi. Ja wiem, że ludzie mnie znają tylko, że jestem bokserką, jestem zawodniczką MMA i Muay Thai, nie bokserką, chwilę tylko boksowałem, albo znają mnie tylko jako personę z telewizji, ale moje życie jest dużo ciekawsze i nie zawsze to widać, i faktycznie mogę czasami próbować się wypowiedzieć na jakieś tematy. Ja w ogóle się wypowiadam tylko na tematy, na które mam coś do powiedzenia i które mnie ciekawią, i które, z którymi faktycznie mam styczność. W ogóle nie wypowiadam się na tematy, z którymi nie mam styczności, nie jestem tą osobą, ale faktycznie uwierzcie mi, moi drodzy, że drzemie was wiele talentów. Ja nie wiem, czy ja za 50 lat nie będę szydełkować, bo nagle mi się to spodoba. Nie wiem. Nie wiem tego. A nawet jeśli będziesz, to na mistrzowskim poziomie. To i gadem będzie to mega fajne, nie? To w takim razie, bo chciałem zapytać, bo a propos tego promowania i tak dalej, to ty jakby jako jedna z nielicznych osób w sporcie kumasz tą markę osobistą, tak? Że to trzeba rozwijać, że to trzeba budować, że właśnie to, co też o Conorze McGregorze mówiłaś, że no, on jakby też to rozumie, że otoczka się tak samo liczy jak to, co się dzieje w środku, i tu trzeba zrobić marketing, napędzić ruch, zrobić tak, żeby było ciekawie, fajnie. Zresztą przecież na tym całe MMA wyszło, że do tego wszystkiego, do tego klasycznego lania się po mordach niby, to dodali
niesamowity show i zrobili z tego coś wielkiego, więc ty to rozumiesz, wielu sportowców tego nie rozumie i zaginą później w mrokach dziejów niestety. Natomiast moje pytanie, czy ty to rozumiesz na zasadzie takiej intuicyjnej, że no patrzysz, no wszyscy są na Instagramie, no to znaczy, że trzeba być, czy jakoś, nie wiem, stricte w tym się szkoliłaś, że dobra, co to jest personal branding, dawać mi tu, jak to się robi, co konkretnie i tak dalej. Nie szkoliłam się, chociaż szkolę się dużo, bo dużo właśnie w internecie oglądam albo słucham ciekawych czy podcastów, czy właśnie szkoleń. Robię to właśnie dla siebie, ale to nie jest jakieś takie, że ja nagle wyskoczyłam taki brand i ja się wykreowałam, bo mówię, a przeczytam, co ludzie łykną, trochę psychologii, trochę tego i to fajnie opakuję, ale wiedziałam, że muszę zacząć odrabiać lekcje poza salą treningową i poza oktagonem. Ja w ogóle byłam taką osobą, ja jestem osobą otwartą, lubię kontakt z ludźmi, potrzebuję ludzi w swoim życiu, ale ja gdzieś kończyłam trening, ja szłam do domu i robiłam swoje, bo ja nie chciałam rozmawiać tylko i wyłącznie o sporcie, o tym, jak mi poszedł dzisiaj sparring, albo kogo mocniej uderzyłam, bo kto mocniej mnie uderzył. Ja szłam i właśnie pracowałam nad tymi rzeczami i się rozwijam. Ja otworzyłam Insta, Boże, 12 lat temu i wiedziałam, czułam, że to będzie wielka machina i moi znajomi mówią, te posty tam rzeźbisz w internecie. Ja nie siedzę, nie scrolluję, jest to bardzo rzadkie. W ogóle mam powyłączane wszystkie, notification, to są powiadomienia, bo po prostu lawina cały czas, mi telefon szybciej przez to padał. Ale ja to używam jako właśnie narzędzie i ja byłam gdzieś konsekwentna, teraz ten, wiadomo, algorytm w ogóle całej mety jest zupełnie inny, ale kiedyś to te 3 posty dziennie musiały być. Ja tak zaginałam i każdy mówi, to fikcja. A ja mówię, nie, ludzie chcą mnie poznać. Ja chcę im pokazać, kim jestem poza oktagonem, bo to ludzie wiedzą, że jestem mistrzynią. I to gdzieś owocuje, zaowocowało wiele lat temu, to owocuje. No, ale to nie chodzi tylko o metę Instagram, ale właśnie rozwój szkolenia inwestycyjne chociaż, czy wykupuję, które dały mi też dużo do myślenia i poszłam w tym kierunku. Chcę poczekać troszeczkę na owoce tego. Zobaczymy. Także rozwój i nauka. My szukamy często tych wzorców, idoli z daleka, a my się możemy obejrzeć w lewo, w prawo i znajdziemy tą motywację właśnie przy sobie. A jesteśmy często ślepo zapatrzeni na rzeczy, które nie powinniśmy być zapatrzeni. Ale faktycznie, tak jak powiedziałeś o Conorze, bo była taka tendencja, że Conor trochę wniósł takiej klasy tego, może takiego jeszcze większego showmeństwa, garnitury. A teraz ja widzę właśnie tą tendencję zmiany, że zawodnicy na konferencję nie przyjdą w dresach, bo no, to jest troszeczkę takie niechlujne. No, w dresie przyjedź na galę, ale wyjdź i pokaż siebie, że nie wiem, lubisz się dobrze uczesać, że lubisz dobre okulary, lubisz dobry zegarek. To oczywiście o niczym nie świadczy, ale tak jakby buduje tobie, no to wiadomo, prezencja to jest, jest twoją wizytówką również i to jak jesteś później odbierany przez innych, chociaż to nie świadczy o tobie, czy jesteś, nie wiem, bardziej czy mniej zamożnym człowiekiem, inteligentnym czy nie, sukcesu czy nie, ale gdzieś ta prezencja jest bardzo ważna, czy chociażby nauka języków. No właśnie, bo to też chciałem dopytać, bo tak. Na ile ten angielski ci pomógł w tej karierze, dałoby się bez, czy... Nie dałoby się bez. Ja wiedziałam, chociaż ja nadal chcę się rozwijać i bardzo bym chciała wrócić do języka hiszpańskiego. W ogóle ja męczę też swoich zawodników. Uczcie się. Starajcie się to cały czas rozwijać. Ja akurat miałam kiepskich nauczycieli i dużo sama się uczyłam i ten angielski nie jest idealny. Ale staram się nadal rozwijać, uczyć i fajnie mi to chodzi. Ważny jest ten rozwój. Ważne jest to, że my w siebie inwestujemy, idziemy dalej. Dużo mówiliśmy o tym warzywniaku, tej pracy u rodziców, o tych torbach. Słuchaj, ja nie miałam z tego sportu, ludzie widzą dużą zmianę w moim życiu i to, jak ten sport zaowocował, ale ja przez wiele lat wiedziałam, że inwestuję w siebie. Najlepszą inwestycją jest inwestycja w siebie i uwierzcie mi, że ona wcześniej czy później przyniesie efekty. Zawodnicy mnie się pytają, ile mam jeszcze? Nie wiem, ktoś trenuje 3 lata. Ja mówię, nie wiem ile, mi to zajęło 12 lat, żebym zaczęła zarabiać na sporcie. Wcześniej też już zarabiałam, ale ja mówię zarabianie, czyli że potrafię opłacić swoje rachunki, potrzeby, i potrafię jeszcze odłożyć, to wtedy zaczyna się zarabianie i mi to zajęło 12 lat, długich lat, czego często nie widać.
No tak, to jest ta kwestia cierpliwości i tego nawet kosztu, tak? Bo właśnie to, o czym mówisz, że ci zawodnicy się muszą jakoś zaprezentować i tak dalej, no część może nowego pokolenia, która tak wyznaje zasadę, że zawsze powinno być łatwo, przyjemnie, sympatycznie, to dla nich to może być ból, tak? Że tak dla mnie to jest ból, że ja muszę w garniturze w programie chodzić, co jest dla mnie totalnie nienaturalne. Ja to nie mówię, sukces to cierpienie i to można to wyrazić właśnie w ten sposób, że wiesz, siedzisz w tym garniturze i nie lubisz, ale no, wiadomo, jest ta prezencja. Problemy pierwszego świata. Tak, problemy pierwszego świata. Też to mówię dzisiaj też o tym z panem konduktorem, bo jest taki kierownik pociągu, którego często spotykam, ja mam w ogóle swoje miejsca w pociągu, które zawsze dziękuję. Ten pan dzisiaj w ogóle sam przyniósł moje rzeczy, bo wiedział, że będę się bardziej czuła komfortowa w innym miejscu, niż bo nie siedziałam w swoim i on tak mówi, problemy mają. Jedzie dwóch panów tyłem i mi przychodzą cały czas i mają problem, bo jadą tyłem. Nie? Ja mówię, to żebym poszła i pokazała zdjęcia z ostatniej sesji z moimi dziewczynkami właśnie z Fundacji Cancer Fighters. Ja mówię, przestanie narzekać. My często po prostu wyolbrzymiamy zbyt mocno te problemy nasze. No i właśnie, i ty mówisz bardzo często, że ty odnalazłaś sens w cierpieniu. To jest bardzo ciekawa fraza, która ze mną... Frank o tym mówi, człowiek w poszukiwaniu sensu. On o tym fajnie mówi, w poszukiwaniu właśnie, że ten sens w życiu możemy odnaleźć w tej trudnej sytuacji. Jest to trochę, wiesz... Można na ten temat bardzo mocno polemizować i tak jak często ludzie mówią, że nie ma w życiu przypadków, a ja wtedy podaję historię Otylii Jędrzejczak i wypadku z udziałem jej brata, tragicznej śmierci. Ja mówię, to co nawet on nie powiedział chwilę przed tym wypadkiem, ja nie wierzę w to, że w życiu pewne rzeczy nie zdarzają się z przypadkiem. No jest coś takiego i podejrzewam, że to podejście pomaga i w sporcie, bo sport oczywiście. To w sumie jest cierpienie tak każdy naprawdę. Każdy ma swoje, słuchaj, mistrzostwo świata. Ja mówię, ty nie musisz, nie wiem, mieć milionowych subskrypcji na YouTubie, żeby odnosić sukces. Nie musisz być mistrzem UFC, możesz być mistrzem KSW, FN-u czy każdej innej mniejszej organizacji. Każdy ma swoje mistrzostwo świata. Ty nie musisz przebiec maratonu. Wyjdź chociaż na spacer albo zrób ten świński truch, jak ja to mówię, dla siebie po prostu. To jest mega ważne. I my powinniśmy jako ludzie pozwalać sobie na zdobywanie tych własnych szczytów, mistrzostw świata. Każdy określi to jak chce. Super, no to dobra, idziemy dalej, zapuszczamy się w rejony biznesowe, chociaż akurat nie trafiło to w korelację z tą dziwną ulicą, którą okay. Wygląda jakby nas tu mieli. Słuchaj, często perełki drzemią w takich małych, właśnie w takich dzielnicach, nie? Spoko, w razie czego to wiem, że ktoś nas obroni, ale dobra. W biznesie bardzo często jest takie podejście, że trzeba szukać pomysłu na biznes, który będzie tak zwanym błękitnym oceanem, tam gdzie jeszcze nikt czegoś... chociaż trochę nie rozkminił, albo zrobić coś inaczej i tak dalej, a te czerwone, gdzie już są wszyscy robią wszystko, no to są najgorsze, bo jak tam wpłyniemy, to będzie lała się krew stąd czerwony. Ja trochę jestem w takim miejscu. No właśnie i w związku z tym postanowiłaś sprzedawać suplementy, produkować. Tak, jestem w takim miejscu, koła na nowo nie wymyślimy, no ale faktycznie w ogóle jesteśmy startupem, ani start, ani up, ja się śmieję, ale fajne jest to, że mijają 2 lata, my odrabiamy fajne lekcje, idziemy w to. Zrobienie czegoś dobrego, jakoś w tych czasach, unikatowego. To jest tak ogólnikowe bardzo, że coś jest dobre, najlepsze, to w ogóle nie przyciąga już klienta, ale jestem w branży suplementacyjnej. Historia w ogóle tej marki jest taka, że ja jako sportowiec, w ogóle 80% sprzedaży suplementów nie trafia do sportowców profesjonalistów, tylko do sportowców amatorów, czyli takich osób, które idą po prostu, nie wiem, na siłownię albo pobiegać. My jako sportowcy bierzemy suplementy, ale w bardzo ograniczonej ilości. Przeprowadzamy najpierw badania i zaspokajamy te potrzeby naszego organizmu, które jest poddawane olbrzymim obciążeniom treningowym, ale bardzo często suplementy są zanieczyszczone, bo one nie są kontrolowane, chociaż są pod tak zwanym foodem, żywnością. Ja jako sportowiec byłam poddawana testom antydopingowym i uwierzcie mi, moi drodzy, że gdy chorujecie, sięgacie po te wszystkie saszetki, gdy jest początek choroby, które mają końcówkę X i inne i tam jest pseudoefedryna, która jest już dla mnie wpadką dopingową, czy krople do nosa. Ja się leczyłam sokami, leczyłam się jakimiś bardzo takimi delikatnymi lekami dostępnymi po prostu na półkach, nawet na stacjach benzynowych i musiałam być bardzo ostrożna, bo mam znajomych, którzy brali teoretycznie suplementy sportowe albo czyste, bo nie wiem, było to BCAA albo była to jakiś minerał, ale maszyna podała
jakąś inną substancję wcześniej, nie wiem, spadła jakaś pikogram czegoś. Mój kolega wygrał, osądził amerykańską firmę i wygrał 12 milionów w właśnie $12 milionów na tej rozprawie, ale znam wiele takich przypadków z polskimi zawodnikami, którzy się do mnie odzywają i mówią: Asia, nie wiem, wpadliśmy. Ja mówię, co to było? Ostaryna. Wielu zawodników, dlatego ja chcę edukować też, bo ostaryna jest w ogóle składnikiem wielu suplementów, ale ostaryna jest składnikiem suplementu na stawy, czyli wiesz, często to bierzemy, bo bolą nas stawy od tego przepracowania fizycznego, ale ostaryna jest już na liście substancji zakazanych i często sportowcy tego nie wiedzą, wpadają 2 lata karencji. Nie tylko tracisz możliwość zarobkowania z walk, ale w kontraktach z globalnymi markami, czy to była marka odzieżowa, czy elektroniczna. Ja w każdej marce, w każdym kontrakcie miałam zapis, że poza politycznymi wiązaniem się i innymi, miałam, że jeżeli dojdzie do wpadki dopingowej, firma ma prawo zerwać ze mną kontrakt, bo ja tak jakby nie jestem autentyczna, bo sport nam się kojarzy z czystością, autentycznością. Dlatego ja wiedziałam, że ja stworzę suplementy, które są dopasowane do moich potrzeb jako wieloletniej mistrzyni i osoby, która kocha życie. Jestem bardzo aktywna i wiedziałam, że chcę dostarczyć taki produkt. I widzisz, produkt, który jakościowo w Polsce ma mało konkurencji, on nadal ma ciężko się przebić z konkurencją, która produkuje po prostu rzeczy codziennej konsumpcji. I to jest taka niewiedza ludzi i z tym, że nie wiem, innego suplementu, okej, kupisz 60 sztuk, mojego 30, ale tam musisz wziąć 2 ampułki, a u mnie dwie kapsułki, u mnie bierzesz 1, czyli wychodzi to na 1 i ta świadomość, są te transportery, ta przyswajalność tego, także ja zawsze wiedziałam, że dam produkt czysty, któremu ja zaufam i który będzie, że dam taką mistrzowską jakość dla każdego, nie tylko sportowca. Ale czyli bardzo ciężki rynek. Bardzo pod górę, bo jest ciężki rynek. Też myśleliśmy trochę, że moja osoba, mój brand gdzieś to inaczej udźwignie. Chociaż wiele osób myśli, że ja zostałam twarzą MyLabsa. A ja nie dość, że zrezygnowałam z jednego kontraktu z dużą firmą farmaceutyczną, nie podpisałam kolejnego, zainwestowałam swoje pieniądze, swój czas, energię i ja dalej nie otrzymuję, wiesz, tego ekwiwalentu reklamowego od tej marki, no bo ja cały czas inwestuję, no bo nie mogę się podpisać z inną marką, bo chcę promować swoje, ale słuchaj, fajne lekcje odrabiamy i mnie to cieszy. Mnie cieszy ten rozwój, ale ja na przykład wykupiłam jedno szkolenie, drugie szkolenie, poleciałam na kurs po to, żeby rozwijać swoją markę i odrabiać lekcje, zdobywać te sukcesy, ale też ponosić jakieś codzienne upadki po to, żeby rozwinąć tą firmę i w przyszłości zrobić rzeczy wielkie. A to czy w takim razie, bo bardzo często tutaj też o tym wspomniałaś, ale w innych rozmowach też często mówisz właśnie o tym, że ludzie myślą, że MyLabs to jest po prostu jakiś kontrakt. Bo ludzie myślą, że ja jako osoba znana, że ja nie mam odwagi, chęci, siły, jakby pokładów energii do pracy, że ja może szukam drogi na skróty, że wyrobiłam sobie nazwisko, wyrobiłam sobie buzię, to będę nią zarabiać. Nie, ja chcę robić inne rzeczy, bo ja jestem bardzo autentyczna. Ja to w ogóle kiedyś sobie powiedziałam, że ja będę w mediach autentyczna i ja bym nie chciała, ja nie lubię badziewia w ogóle. Ja mówię, ja lubię rzeczy dobre i nie zawsze rzeczy dobre są rzeczami drogimi i na odwrót. Uwaga, uwaga, szybkie ogłoszenie. Jeżeli chcecie sobie powtórzyć najważniejsze wnioski z tego dzisiejszego odcinka, pamiętajcie, a może sprawdźcie, dowiedzcie się, że pod tym nagraniem jest PDF do bezpłatnego pobrania, gdzie przygotowaliśmy dla Was kluczowe notatki, kluczowe postawy sukcesu, kluczowe strategie, które możecie sobie wydrukować, powiesić gdzieś na lodówce, powtarzać, ćwiczyć, wdrażać w swoim życiu. Także zerknijcie pod to nagranie i pobierzcie PDF-a. I ja chciałam być zawsze autentyczna i dawać ludziom to, co faktycznie sama biorę, ja pożytkuję, używam, ja czy moi najbliżsi, bo bym się wstydziła za to, gdybym dostarczyła coś ludziom nieadekwatnego, to, co ode mnie, nie wiem, kupuję albo co im polecam. A czy w takim razie brandingowo
nie wiem, czy widzisz w tym jakiś błąd strategiczny, że tak, to się nazywa MyLabs, bo chodzi o to, że, no wiadomo, Foods by Ann, nie? Do tego na przykład piję, że wiele osób tak bardzo wprost mówi, jak jest Foods by Ann na batoniku napisane, no to ja wiem, że to nie jest reklama, tylko, że to jest jej. Tak. Ale MyLabs, ja tutaj, wiesz, marka, nazwa marki powstała, że w ogóle z tego, że MyLabs mamy, przez to, że mam taki jakby globalny sukces, chcemy wchodzić na inne rynki, chociaż będzie to trudne. MyLabs, czyli moje suplementy, mój suplement, tak jakby moje laboratorium, bo to jest tak, że laboratorium, w którym produkuję te suplementy, bo ja najpierw tworzę formułę z osobą odpowiedzialną, wybieram składniki jakościowo bardzo dobre, dostarczam je do laboratorium. Tam są tworzone nasze kapsułki, później po finalny produkt, po finalny produkt czuwamy nad całym procesem. My też to testujemy, bo ja nie chcę doprowadzić, tak jak mówię, do tej wpadki u jakiegokolwiek zawodnika, także my dwukrotnie testujemy te suplementy. Jeżeli chodzi o MyLabs, ja chciałam przekazać, w tym jest taka misja, że ja daję mój suplement ode mnie dla ciebie i chcę, żebyś poczuł się, że ten suplement również jest swój, żebyś powiedział, to jest to, czego ja potrzebuję, ja czy moja rodzina. Oczywiście ja się spotykam teraz, akurat odrabiamy lekcje jakieś SEO, marketingowe, chcę zatrudnić agencję. Też nie chcemy przepalać tego naszego budżetu i też chcemy robić to świadomie, ale na przykład często są tematy MyLabs by Joanna Jędrzejczyk i mamy to na kolagenie, a na innych suplementach nie. I jedni mówią, robić to, drudzy nie robić, bo będzie to kojarzone tylko ze sportem, a z drugiej strony jestem sportowcem, ludzie kojarzą mnie przede wszystkim z moich sukcesów sportowych, bo nie jestem osobą, która zerwała się z choinki i po prostu jest znana z tego, że jest znana, tylko faktycznie jestem znana z jakości i takiej nieustępliwości tych sportowych sukcesów. To jest bardzo trudne, bo ja myślę, że tak jak Apple kiedyś nie musiało się reklamować, teraz muszą się reklamować, bo kiedyś jak był klient tak bardzo oddany swojej marce, to zajęło trochę czasu, albo musiało dojść do jakiejś sytuacji, że klient zmieniał w ogóle front. A teraz ja myślę, że ludzie w ogóle działają pod wpływem takiej chwili, że dziś to, jutro to. Wiesz, widzę taką tendencję i rozmawiam o tej tendencji w ogóle z wieloma osobami z różnych biznesów. To mi przypomina, właśnie wczoraj słuchałem takiego wywiadu zresztą z gościem naszego programu, Mogaudatem, który zarządzał oddziałem Google'a, i on właśnie opowiadał fajnie, że życie to jest, a zwłaszcza biznesowe życie, no to nie jest travel, tylko to jest quest, czyli to nie jest travel w sensie wycieczka, że my sobie planujemy, że lecimy tam, mamy kupione bilety, wszystko się będzie zgadzało, już hotel wynajęty, wiemy co idziemy odwiedzać i tak dalej, tylko to jest quest, tak, zbieramy ekipę, wyruszamy w świat z mieczami i teraz co się stanie, cholera wie. I faktycznie, no, a biznes jest tego uosobieniem wręcz. Najlepszym przykładem. Także, ale fajnie, że ten biznes jest w rękach osoby, która ma brand, bo to uważam, że to powinno wybrzmieć, że zwłaszcza jak są osoby, które cię krytykują, a na pewno takie są, bo zawsze jak ktoś coś robi ważnego, oczywiście, znaczącego, to jest jak krytykowany. Jak stoisz w linii, w jednym szeregu, to jest wszystko okej, ale zrobisz krok, to już jest troszeczkę gorzej. Ale jest to brand oparty o osiągnięcia, a nie o, nie wiem, co? Dziwne jakieś rzeczy, które teraz są częste. Wiesz co, też potrzebne. Moja mama ma w ogóle chorobę immunologiczną i u niej jest duże zapotrzebowanie na witaminę D3. Wiesz, co mnie cieszy? Właśnie takie rzeczy, że moja mama, która potrzebuje i suplementowała witaminę D3 z różnych firm, przepisywaną przez lekarzy, jeżeli się podniósł w ogóle jej troszeczkę poziom witaminy D3 w organizmie, to zaraz spadał, nie potrafiło się to utrzymać. Bardzo się cieszę, że udało mi się stworzyć taką formułę ze specjalistą, która pomaga mojej mamie podnieść ten poziom, utrzymać go, i to są dla mnie najlepsze opinie, które nie są widoczne, które oczywiście będziemy pokazywać, ale mnie to najbardziej, żeby tu chodzi o zdrowie mojej ukochanej mamy, a nie tylko to, żeby dać coś ludziom, coś, co nie będzie miało korzyści, bo tak jak mówię, ja mam misję w tej marce dawać ludziom naprawdę coś jakościowego i w ogóle edukować w tym kierunku świadomości, bo COVID był czasem, gdzie dużo firm, polskich firm osiągnęło olbrzymie sukcesy,
sukcesy, jeżeli chodzi o branżę suplementacyjną, z czego ja się cieszę bardzo. No chociaż konkurencja jest naprawdę olbrzymia i zajmie nam jeszcze troszeczkę czasu, aby przekonać klientów do tego, do czytania etykiet i tak jakby świadomości tego, że witamina D3 potrzebuje witaminy MK7 do tej przyswajalności, transportu i wielu innych aspektów, to się będziemy się w to wdrażać, ale cieszę się, bo mam wspaniały team, bo tworzę ten team z osobą, która ma bardzo duży know-how, która prowadzi już jeden podmiot, jeżeli chodzi o suplementację, ale mam wielu znanych znajomych i zresztą mnie do tego namawiali. Słuchaj, mam dwóch gości, ty dajesz nazwisko, oni dają, inwestują pieniądze, kolejny daje coś, robimy markę suplementów. Słuchaj, ktoś do mnie przynosi pudełko jak Tom Ford od perfumki, kokardka najpierw jak Chanel, opakowanie jak Tom Ford, wiesz, zdejmujesz od góry, a w środku plastik, wata, no i beznadziejny produkt. I mówię, co to jest, nie? Ja wiedziałam, że mój produkt ponoszę, wiesz, te duże koszty na produkcję tego, ale ja wiedziałam, że mój produkt musi być opieszczony z każdej strony, ale przede wszystkim od tej wewnętrznej, od tej niewidzialnej, ale którą mogą moi klienci poczuć po pewnym czasie suplementacji. A to nas przenosi do smutnej trochę prawdy, że jak chcemy coś, żeby coś było zrobione dobrze, to musimy zrobić coś samemu. Uwielbiam to. I czasem bardzo dobrze, zwłaszcza jeżeli ty planujesz stricte produkt, ale faktem jest, że masz przecież kilkanaście różnych projektów, którymi żonglujesz i prywatnych, i zawodowych, tak? I tu jakiś Dakar się szykuje, i tu o markę trzeba dbać, więc ale wiem, że przecież za chwilę też masz... Chcę powiedzieć, troszeczkę podsumowując to, o czym mówiliśmy, że ludziom to nie pasuje, bo ostatnio ktoś mi co, jak ci, no nie, bo co, we friki teraz, to jest taki, pan teraz stoi, w ogóle chłopak do mnie podchodzi, którego pozdrawiam, mojego kolegę w ogóle z podstawówki, mówi, a my się z podstawówki znamy, co, ale nie pójdziesz w te friki i tak na głos w tym warsie, gdzie jadłam jajecznicę dzisiaj, nie pójdziesz w te friki, ja mówię, no nie pójdę. I ostatnio siedzę ze znajomymi i mówię, Aśka, co, friki? Ja mówię, kasę zarobić? Ja mówię, nie pójdę tam, po prostu tam nie pójdę. Mówię, no nie mów, że 2 milionów nie weźmiesz. Ja mówię, ale słuchaj, gdybym miała zarobić, nie wiem, 2 miliony, to ja idę do UFC i zarabiam spokojnie te 2 miliony i walczę nadal w organizacji, która jest ceniona przede wszystkim za aspekt sportowy i robię to na poziomie. To po co, jeżeli mam... Ja ten mój kontrakt z UFC wygasł, bo dostałam taki retirement letter. No i mój kontrakt jest, wiesz, wygaszony, ale ja przed ostatnią walką podpisałam nowy kontrakt na 6 walk, także jakbym wróciłabym znowu na te same warunki. I ja nie zrezygnowałam z walk, bo ja nie chcę walczyć do UFC, bo jest to dla mnie za trudne. Ja zrezygnowałam walk z własnych jakby decyzji o jakby ochrony swojego zdrowia, bo już wiem, ile mnie to kosztuje po 20 latach. Jak gdybym zawalczyła, to ja nie, mówią ludzie właśnie o polskich organizacjach. Nie, jak gdybym miała zawalczyć, moi drodzy, wróciłabym do UFC i robiłabym to dalej na takim najwyższym poziomie, z ludźmi na poziomie, nie idąc po prostu do... Ja bym czuła, że było to dla mnie umniejszenie. Ja nie mówię, nie, że ja kiedyś nie wrócę, ja nie wiem, ale nie chcę. Po prostu mam nadzieję, że będę się trzymać swoich postanowień, ale widzisz, ludzie mówią, no to jesteś głupia, bo powiesz nie 2 milionom, a ja mówię, ale zrób to z klasą. Jeżeli ja jestem osobą, która wie, potrafi zarabiać pieniądze, ale to nie przychodzi łatwo, tylko to jest ciężka praca, to jest spokojnie... ten portfel, który sobie zakładam rokrocznie, bo ja mam taki portfel, który chcę zarobić, po prostu próbuję dowozić, ja to mówię tak i tyle. No to jest też to, że ludzie nie myślą strategicznie długofalowo, tak, że dziś się zarobi X, ale pytanie, trochę ile się przez to straci za jakiś czas, nie? Przez zepsucie marki, która oczywiście jest najlepszą możliwą nieruchomością. Kontrakty sponsorskie pewne z pewnymi markami. Też chociażby 1,5 roku temu zrezygnowałam z kontraktu, który mogłam przedłużyć na warunkach, które miałam. Pieniądze były dość atrakcyjne, ale ja na przykład wiedziałam, że muszę sobie zrobić miejsce na coś nowego. I to nowe jeszcze nie przyszło przez 1,5 roku, ale ja wiem, że spokojnie to przyjdzie, ale zrobiłam miejsce, bo na przykład za dużo mnie to kosztowało. Wiesz, poświęcenia czasu. Wiedziałam też, że potrzebuję więcej czasu na moją markę, bo to wymaga ogromu poświęcenia. No właśnie, no to... Tak, i temu składałam opakowania nowe. O. To zarządzanie. Zarządzanie, czyli wiele różnych projektów, tak. Wiele rzeczy się dzieje. Często jedno wyklucza drugie w sensie bycia gdzieś, tak? Bo teraz jesteś na jednym wywiadzie, potem trudne. Masz tak. Drugi i w tym czasie nie możesz składać opakowań. Tak. Albo robić innych rzeczy. Nie to, że to robię na co dzień, ale mieliśmy akurat taką sytuację, bo... No, bo mieliśmy. Życie, no wiadomo. Ale życie fajnie, wszystkie ręce na pokład. No więc jak to zrobić, jeżeli są przedsiębiorcy, którzy zaczynają swoją firmę jako jedyną rzecz, którą w życiu w sumie robią?
zwolnili się z pracy i tak dalej. Niech, jak Bóg da, to nawet mają oszczędności, więc mogą się przez parę miesięcy poświęcić tej firmie, a i tak narzekają, że mają za mało czasu, że doba jest za krótka, że jak to wszystko ogarnąć, a ty nie dość, że robisz startup, to jeszcze no, te zyliony innych różnych rzeczy. Jak to ogarnąć, żeby to się wszystko nie rozsypało jak domek z kart? Ja mam wrażenie, że ja żyję za 5 osób, ale to team, który trzeba mieć, ale wiesz co, ja myślę, że ja nakreślam taką drogę, odchodząc z pewnych klubów, odchodząc od pewnych managementów, ludzie mówią, to coś z nią jest nie tak, jeżeli ona zmienia po raz kolejny menadżera. Ale podam wam przykład Tiago, który był moim pierwszym menadżerem, z którym poszłam do UFC, ale on mówi do mnie, zanim poszłam do UFC, oni mówią, o, to trudna walka, jak ją przegrasz, nie pójdziesz do UFC. I ja mówię, ale ja nie poszłam do UFC i tu mi obiecywaliście kontrakt z zagraniczną organizacją, bla, bla, bla. Mhm. I ja wtedy, oni mówią, oczywiście ostatnie zdanie należy do ciebie. I ja powiedziałam, biorę tą walkę, wygrywam tą walkę, idę do UFC, tak też się stało, ale po 2 latach zostaję, po jakimś czasie już jestem mistrzynią, chcę walczyć na wspomnianej gali Madison Square Garden, bo wiedziałam, że to będzie zarobkowo bardzo dobre bycie na karcie z Conorem McGregorem, jeżeli chodzi o pay-per-view. To też są takie aspekty, o których zawodnicy w ogóle często nie myślą, gdzie zawalczę, kto będzie na karcie, jaką mogę mieć z tego dodatkową koszt marketingową, ale mówię do niego, wygraliśmy walkę, dzwoń do Dejny, mów, że ja chcę być teraz w Madison Square Garden, jestem gotowa na to, żeby walczyć za te 3 miesiące. Mówi, nie, on cię bardziej lubi, ty zadzwoń. Ja mówię, to czyli ja mam trenować, walczyć, wygrywać, reprezentować się, pracować poza oktagonem i jeszcze negocjować swoje kontrakty, więc ja mówię, to po co ty mi jesteś? I wiesz, bum, zwolnienie, kolejna agencja. I na przykład, wiesz, ja długo się uczyłam asertywności, nadal się uczę, jestem w ogóle totalnym wrażliwcem. Ja często ludziom do końca nie powiem jeszcze, że słuchaj, no jest kiepsko, nie? Ale uczę się tego cały czas. Ale odrabiałam te lekcje dość szybko. Coś nade mną czuwa. W ogóle mam dość mocną intuicję, silną intuicję i ja za mało jej ufam. Także moi drodzy, a przede wszystkim kobiety, ufajcie swojej intuicji. Ale jeżeli chodzi o te projekty, biznesy, które robicie, nie bójcie się zmian, ale musicie ponosić ryzyko. Ale to chodzi o umiejętną organizację czasu pracy, że na przykład jak ja dostaję często te marketingowe książki, takie jest taka o tych połykaniu tych żab. Ja o tym czytam, no połknij tą dużą żabę pierwszą. Wiem, że jeżeli zawalę jedną, to będzie taka lawina, więc staram się pracować. Są takie momenty, że jeżeli macie projekt w korpo, że czasami musicie nie przespać 2-3 noce, żeby go dowieść po prostu. I nie ma się na co denerwować. Nie można powiedzieć nagle, ty, ja dzisiaj tego nie robię, idę do domu. No nie ma czegoś takiego. Jest cel, jest misja, wykonuję te zadanie, później odpoczywam, bo po prostu się za to nie bierz. To w ogóle tego nie planuj i tego no w ogóle się za to po prostu nie bierz. Ale ja myślę, że tutaj chodzi o taką radość, chęć zrobienia czegoś, wyjścia trochę z własnej strefy komfortu, chociaż o tym też się dużo mówi, jest tego już aż do buł, ale ważne jest to, żeby czerpać z tego radość i chcieć to po prostu zrobić. I ponieść konsekwencje, bo my nie ponosimy konsekwencji tylko za dobre wybory, za złe wybory, ale za dobre wybory również. Czyli to, że siedzisz w garniaku, w którym nie lubisz siedzieć, to, że odnoszę duży sukces i ludzie wkładając sushi chcą, proszą mnie o zdjęcie albo inne przykłady. Także jest to mega ważne. Zachować tak jakby w tym wszystkim spójność i swoją taką autentyczność. Mhm. Super. I tak jak mówiłaś, zespoły w sumie trochę tak bezwzględnie selekcjonowane, tak? W sensie, jak ktoś się do zespołu nie nadaje, no to nagle nie zacznie. Ja miałam 6 trenerów, bo tak, trener od zapasów, trener od jiu-jitsu, trener od boksu, trener przygotowania motorycznego, fizjoterapeuta, ktoś ma psychologa, menadżer jeden, menadżer drugi. W tym momencie miałam 4 menadżerów. Rok temu zwolniłam kolejną osobę, bo wiesz, obietnic jest zawsze dużo. Mhm. Tylko, że ja nie lubię. Jeżeli ktoś o mnie zadba, bo ja nie mam w ogóle problemu z dzieleniem się kasą, to jest też taki plus, że jeżeli ty mi przynosisz, mamy możliwości, razem pracujemy, dzielmy się tym, ja zapraszam takie osoby w ogóle też do inwestycji, a ja nie lubię osób, które najpierw mówią kolorowo, później to spełza na niczym, także to jest fajne. Nawiązując do tych trenerów, jeżeli my byśmy nie byli na jednej, tak jakby, gdybyśmy nie patrzyli w jedną stronę, to trener boksu by mówił, nie, ten parter jest zły, ona będzie teraz walczyć tylko w stójce, a wiesz, a jest zawodniczka parterowa, więc muszę kumać te obrony na przykład. No i ważna jest ta spójność, ważne jest to, żeby być na tej samej stronie, jak to się tak ładnie, on the same page, żeby patrzeć po prostu w tym samym kierunku. I to jest mega istotne, ale jeżeli któryś element nie pasuje, jeżeli któryś, wiesz, puzelek po prostu nie pasuje do tej układanki,
niestety, musimy go zmienić i znaleźć ten odpowiedni. To jest mega istotne. Super. Zbliżając się do końca, ja chciałem zadać pytanie, które zabrzmi może dziwnie, ale myślę, że akurat ty, jak mało kto, może na nie odpowiedzieć. Co tobie daje, albo w jakim sensie twoje życie jest lepsze dzięki temu, że masz stały kontakt z ludźmi, bardzo często dziećmi, chorującymi na raka? Przyziemność to, że twardo stąpam po ziemi i że ja nie mam w życiu problemów. Ja czasami się zapytam, którą bluzkę albo którą dzieninkę wrzucić, jak idę na wywiad do tak wspaniałej osoby, jaką jesteś. Ale wiesz, co jest fajne? Że to jest też złe, że ja mówię, a inni mają gorzej, albo inni mają lepiej. A to też jest fajne, że ja nigdy nie zazdrościłam. Moi drodzy, nie zazdroście. Przepracujcie to, zróbcie to i miejcie to. Jeżeli marzysz, tak jak mówiłeś, marzysz o tym Mietku, to po prostu na niego sobie cholera jasna zapracuj. Nie ma nic za darmo w życiu. Ale te dzieci mi pokazują, że warto walczyć, że my tak naprawdę polegamy często na innych, że nasz humor jest zależny od tego, jak mnie pani przywita na stacji benzynowej, gdzie kupię kawę, albo jak ktoś mi zajedzie drogę. Te rzeczy są nieważne. Idźcie, nawet jeżeli ktoś ci zajedzie tą drogę, wystawi środkowy palec, strąbi, albo zrobi ci latę, a nie tolerujesz mleka, albo się nie uśmiechnie, pani będzie grumpy, bo po prostu ja to mówię, że stary nie zadbał wtedy, albo cokolwiek, ale po prostu się uśmiechnijcie i... Nie praca z dziećmi chorymi, w ogóle z ludźmi, pomaganie pozwala docenić to, co mam i to kim jestem. I jestem za to cholernie wdzięczna, za wzloty i upadki, których doświadczam każdego dnia. Bo ja w życiu nie ponoszę porażek, mam nadzieję, że nigdy nie poniosę. Bo dla mnie porażka to rezygnacja z siebie, a przegrane, czy to w sporcie, czy w biznesie, czy w naszym życiu codziennym jako istot ludzkich, pojawiają się codziennie i najważniejsze jest to, jak się z nich poniesiemy. U mnie to jest wyraźnie, bo gdy dostajesz, podnieś gardę, ale ja często ludzi mówię, stań przed lustrem, gdy jest ten dzień ciężki, bo nawet w lusterku w samochodzie dam radę, wiesz, i to daje ci mocy, daje ci jakiejś zbroi tego, że to udźwigniesz i nie bójmy się zmian, bo zmiany wcześniej czy później wychodzą nam na dobre, a ja jestem wdzięczna tym dzieciaczkom chorującym. Żałuję, że to was dotyka, że to na was trafiło, ale to trafia na osoby silne, które mają sobie z tym poradzić. I choroba nowotworowa, czy żadna inna choroba, czy tragedia nie wybiera. I moi drodzy, my często żyjemy tak, jakby jutro miało nie być, bo jutra nie ma. Ale tu nie chodzi o takie to typowe carpe diem, ale my tak myślimy, że jak jesteśmy już... że jesteśmy zawsze najpiękniejsi, że jesteśmy najfajniejsi, a gdy się dzieje tragedia, to klękajcie narody, bo moja tragedia jest najgorsza. Nie, nie jest tak, moi drodzy. Doceniajmy to, co mamy i kim jesteśmy i ja wam, moi drodzy wojownicy, za to dziękuję i ja zawsze z wami będę. Bo jesteście sensem mojego życia i to jest to. I ja naprawdę przed każdą walką jeździłam na szpital, na oddział onkologiczny i po walkach wracałam i tak jakby dziękowałam im za to, że byli ze mną w tej walce, która była niczym w porównaniu z tym, czym mierzą się te dzieciaki. To jest niesamowite. Aż dziwne teraz. Mogę ja się cię zapytać? A no podsumuj to. Pewnie. Niesamowite co? Nie mówię, że teraz tak słabo, bo mam jeszcze jedno klasyczne dla programu pytanie, a ono tak wybija nas z tego tutaj. No to nie, ale przejdźmy. To ja się ciebie zapytam. Czemu mówisz, żeby siebie nie nagradzać, że to gubi tą tak jakby motywację? Bo trochę tutaj mnie to tak zbiło z tropu. Mi długo zajęło, bo jak ja dostawałam ten pas na ramię, to ja się nie cieszyłam. Ja się cieszyłam tak, ale wiesz jak to było? Checked. Zadanie wykonane, idziemy dalej. Każdy wiesz, bankiet, jedzenie, impreza, każdy się cieszy. Ja tak, dobra, to kiedy wrócę do klubu i znowu pójdę zawalczę, nie? Mi długo zajęło nagradzanie się i miałam tą rozmowę z moim kumplem, że my trochę jesteśmy spaczeni przez to, jak zostali wychowani nasi rodzice i nasi dziadkowie, w jakich czasach się wychowali, ale ja zauważyłam, że on mi to uświadomił, że jak się nie cieszysz z sukcesów, to będziesz przykrywać też te trudne momenty w twoim życiu i będziesz mówić, a u mnie nie ma tragedii. Pozwólmy sobie na zdobywanie własnych mistrzów świata, o czym mówiłam, ale pozwólmy sobie na przeżywanie swoich własnych tragedii, swoich cierpień. Że jeżeli ja chcę płakać 3 dni, płacz 3 dni. Tylko wiesz co? Nie trać czasu za długo. Bo jutro może słońce staje dla ciebie i może być zupełnie odwrotna sytuacja. W ogóle polecam obejrzenie filmu Lęk, który scenariusz napisała Monika Sobień, którą serdecznie pozdrawiam.
piękny film właśnie o pozwoleniu sobie, o tym cierpieniu z perspektywy osoby chorej i osób zewnętrznych. Widzisz, zaraz u mnie się rozwija, to jest taka ADHD, o wielu tematach bym zaraz mówiła, bo pomysł rodzi pomysł, moi drodzy, ale no tak to wygląda, już tak to zakończę, dobra, lęk. Przejdźmy dalej, ale no właśnie, czemu mówiłeś o tym, żeby się nie nagradać? Bo mi to długo zajęło, kontekst, bo... żeby sobie się nagradać, żeby, kurde, pojadę sobie, kupię, nie wiem, X, Y, Z i dla mnie to była nagroda za to, co zrobiłam, ale ja tym się raz, że nie afiszowałam, bo ja właśnie wolałam zostawiać te pieniądze na inwestycje, które wiem, że za wiele lat przyniosą mi zyski i że ta kariera, tak zwana monetyzacja kariery jest mega istotna i moi drodzy sportowcy, nie kupujcie sobie od razu akurat rolkiem dzisiaj jeździmy, czy Bentleya, i że nie wydajcie na to całej miesięcznej wypłaty, drodzy piłkarze, czasami, bo jutro doznasz kontuzji i co jak będzie to kontuzja poważna, że już nigdy nie zagrasz w meczu. Co dalej? Jeżeli zainwestujesz w mieszkanie, zainwestujesz w złoto, zainwestujesz w nieruchomość, w działkę, w rozwój, te pieniądze do ciebie wrócą, a ten Bentley zabierze ci leasing i nic z tego nie będzie, nie? Ja już w drodze naprawdę już takiej nagrody i wiem tego, że zarobiłam na inwestycji, ja sobie pójdę i kupię tą nagrodę, czy lepsze auto, czy X, Y, Z, ale to ja muszę takie, ja mam te cele budżetowe rokroczne, w ogóle jeszcze do tego nawiążę i dopiero jak osiągnę ten cel, ja się nagradzam, że wtedy sobie, dobra, pozwolę sobie na to, nie? Tak. Ale chcę posłuchać ciebie, bo znowu odbiegam. No tak, bo nie wiem, jakiego kontekstu to dotyczy, ale wydaje mi się, że może dotyczyć jednego z dwóch, czyli raz, że jak ludzie wdrażają sobie nawyki, często dają sobie nagrodę, która szkodzi bezpośrednio temu nawykowi, czyli tydzień nie jadłem cukru, to niedziela ciśniemy pączki, czyli że nagroda nie może być innego rodzaju, że w niedzielę idziemy do kina. Tak. To raz, ale dwa, wydaje mi się, że chodziło bardziej o system dopaminowy, tak, że jeżeli nagroda jest zawsze połączona z wysiłkiem, to w którymś momencie to działa gorzej niż jak nagroda jest randomowa, że czasem działa, czasem nie działa. No trochę tak, jak się chodzi do ringu, nie? Że albo się wygra, albo się dostanie w łeb, albo się wygra, ale wcześniej dostanie w łeb. To właśnie jak dostawałam w łeb na sparingach i miałam trenerów takich, dobry dzień, dobry sparing, ale tak, nie. I taka byłam, my. I ja mówię, nie, jutro będzie lepiej. I ja wychodziłam z taką myślą, mówię, jutro może być lepsza. I wiesz co, ja to też mówiłam, że jak ja zaczynałam każde przygotowania, bo odrobiłam lekcje z walki, z poprzednich przygotowań, patrzyłam, który z moich trenerów, fizjoterapeuta, bla, 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 chociaż oni, Kamilek perfekcyjny jest fizjo, ale co ja mogłam zrobić lepiej i wiesz co, że 100% zawsze ma nowe znaczenie z kolejną próbą, może z każdym nie mieć nowe znaczenie. I ktoś mówi, to wtedy nie trenowałaś na 100%. Ja mówię, nie, bo nauczyłam się czegoś nowego, i mam nowe 100% po prostu. I jadę z tym nowym 100%, które jest już nie wiem, o 20% mocniejsze niż poprzedni kamp, bo nie wiem, rok wcześniej. Nie? To jest coś pięknego. Rozwój, nieustanny rozwój. Nie zatrzymujcie się, bo wtedy tak dziadziejemy, tak brzydko powiem. To jeszcze tutaj, jak mogę dodać jedno pytanie, bo ono mnie ciekawi bardzo z perspektywy społecznej naszej tutaj polskiej, bo tak sobie myślę, że obiecałem, że nie będzie prywatnych pytań, bo generalnie to nie jest taki program, więc nie będę pytać, kto z kim, gdzie i tak dalej. I tak będę frykiem dla słuchających pewnie, nie? Natomiast chodzi mi o to, że taka kobieta, która... Jaka? Taka, która robi milion różnych rzeczy i to z powodzeniem, to trzeba mieć, jako facet w polskich warunkach, wydaje mi się, że trzeba mieć bardzo mocnego, znaczy bardzo pod kontrolą ego, o może tak, żeby sobie z tym poradzić, tak? Że trzeba mieć, może jaja, nazwijmy to wprost. Ja wiem, to dobre tak jaja. Mówi, wiem o co chodzi, ale mój fizjo mówi, że ja mam ego, ale to chyba dobrze, że mam ego, bo ja zaczęłam w ogóle po raz kolejny, ja wiem co znaczy osoba z ego, w ogóle definicja osoby z ego, ale tam jest też dużo dobrego, nie? Że jednak to jest osoba, która ma taki, wiesz, upór, dążenie i która chce coś zrobić, te rzeczy wielkie, ale no ja chowam to często, ale nie wiem. No ja myślę, że mam dużo w sobie odwagi, chociaż ja nie oglądam horrorów, bo się boję. Śpię z różowym bejsbolem i pilotem napadowym, jak jestem sama w domu i mam ochronę tam z zewnątrz. Chociaż ja nie mam żadnych takich sytuacji, ja mam swój azyl, w ogóle to jest coś pięknego. Ale nie wiem, wiesz co to chyba jest? Chęć do życia. Chęć do życia i takie codzienne odkrywanie. Ja to mówię, że słońce właśnie, mówiłam to, słońce wstaje dla każdego, za darmo, każdego dnia, nawet w pochmurny dzień, gdzieś tam jest.
I słuchajcie, to takie czerpanie z tego i dawanie sobie szans. Ja nie mówię tutaj o patologicznej sytuacji, że dajemy sobie szansę i to jest naprawdę bez sensu i czasami nie wiemy, gdzie jest ta cienka linia tej bezsensowności kontynuacji pracy czy rozwoju, ale moi drodzy, jak robicie to prawdziwie, tak z serducha, to to samo powie. To tak jak ja skończyłam karierę, bo chciałam wrócić po 8 miesiącach i moja menadżer, która jest taką dojrzałą kobietą, którą bardzo cenię, jest dla mnie ogromną inspiracją. Ona mówi, poczuj to, posłuchaj, zajmij się czymś, a ja mam 15 projektów otwartych i każdy mi mówi, Jay, zajmij się czymś. Ja mówię, ludzie, ale moja doba ma, patrzę na tą twoją książkę, 48, no ma, że w końcu to przyjdzie. Jeżeli naprawdę się wsłuchamy, mi to zajęło długo i musiało dojść do trudnej sytuacji z Barkiem, ale to przyszło, że poczułam smutek, bo wiedziałam, że to koniec pewnego etapu, pewnej ery, ale poczułam taki spokój. Ale 3 dni płakałam, chodząc nawet, czyszcząc szafkę w klubie. Płakałam, bo 6 lat tam spędziłam. 6 lat składałam rękawice 2-3 razy dziennie. Ale to przyjdzie, moi drodzy. Ale walczmy, naprawdę walczmy, nie? Mhm. Tylko jeszcze chciałem tak cię pociągnąć trochę za język w tym temacie, bo to chodzi mi też o to, czy trudniej jest, będąc kobietą w takim układzie, zbudować sobie związek, dlatego że w tej polskiej mentalności jest standard, że facet osiąga, kobieta nie musi i tak to działało. Mhm. Tu jest sytuacja odwrotna, tak. Czyli potrzebny zawsze jest facet, który to rozumie, akceptuje i myśli nowożytnie, można powiedzieć. To jest fajne, co powiedzieć. No, jestem szczera, więc powiem szczerze zaraz, że jestem po 3,5-letnim związku, chociaż jestem stała w uczuciach, mam bardzo długie, ale jestem właśnie po rozstaniu i to takie będzie, wiesz, takie boom. W ogóle dużo ludzi nie wie, że byłam w tym związku, także to też jest fajne, bo zachowuję taką anonimowość, ale to, co mówisz, jest bardzo trudne, bo bardzo często, ja to nie mówię źle, bo ja raczej mam takie czyste, bardzo klarowne relacje, ja w domu jestem w ogóle taka, no ja nie jestem, jestem przebojowa, ale jestem taka dbająca o wszystko, ale to jest trudne, co mówisz, że mężczyźni się boją kobiet sukcesu i często ja jestem sprowadzana do jakichś skrajnych ruchów feministycznych, a mi bardzo daleko do tych ruchów feministycznych, bo ja, tak jak mówiłam, to, że kobieta ma kasę, że ma odwagę w ogóle marzyć i zarabiać i pracować albo uczyć się, nie wiem, być jakoś super, nie wiem, naukowcem, odkrywać coś, tutaj nie powinno być ograniczeń, że powinniśmy to tak traktować bardzo codziennie, że ma do tego prawo i posiadanie kariery, sukcesu, rozpoznawalności czy większych pieniędzy wcale właśnie nie definiuje mnie jako kobieta, ani nie zabiera mi tej kobiecości, nawet bycie w sporcie takim, jakie są sztuki walk. No ale jest to chyba trudne i często to przeraża i ostatnio ktoś mówi, ja wiem, że ty taka fajna babka, ale ciężko pewnie facetowi być, ale jeżeli ktoś kocha życie tak jak ja, kocha podróże, kocha pracę, to się zejdzie, no. To się zejdzie i to nie będzie w tym problemu, bo to po prostu trzeba trafić na te odpowiednie osoby i ja tak głupio mówię, że wierzę w tą miłość, której nie ma. Jest miłość. Trzymam kciuki. I ostatnie pytanie, na które w sumie już parę razy dzisiaj odpowiedziałaś, więc trochę dziwnie je teraz zadawać, no ale jest klasyką tego programu tegoroczną, także czy jest jakaś jedna turbo fajna technika zarządzania sobą w czasie, żeby sobie z życiem radzić? Jeszcze taka może, która dziś nie padła, bo w sumie technika, wiele już padło. Co masz myśli? No, mówiłaś wtedy, okay. że masz cele roczne, które rozbijasz na... Tak, też mam portfel, którego się trzymam, który chcę zarobkować. Mhm. Coś, co tak jak wiesz, po karierze no jest trochę trudniejsze, ale gdzieś próbuję się rozwijać, chociażby szkoląc się, byłam na tym kursie na Harvardzie i to też są takie rzeczy, o których ja mówię, o rzeczach wielkich, że ja, nie wiem, wykupiłam jakiś tam kurs online i widzę, że okej, to mi niepotrzebne, tracę czas, to coś tam, więc patrzę na rzeczy wielkie i mówię, okej, pójdę na głęboką wodę, ale spróbuję, wiesz, XYZ, ale naznaczanie sobie tych celów, rozwój, no i przede wszystkim afirmacja, nie? Afirmacja. Ale taka, że stajesz przed lustrem i mówisz, przychodzą do mnie codziennie, dam radę. Mhm. Ja w ogóle mam takie coś, że ja to mówię, że czasami po mnie przespanej nocy wyglądam jak zmiętolona jagódka, ale ja sobie mówię, Jay, wyglądasz całkiem nieźle, ale to będzie dobry dzień. I próbuję z tym walczyć. I pod wpływem tych emocji właśnie mówię, my zawierzamy często nasze życie i powodzenie dnia codziennego w osobach trzecich, a nie powinniśmy.
i często obwiniamy się za błędy innych ludzi albo sytuacji, które się zdarzają na szczęście. Nie róbmy tego. Staram się czerpać radość w życiu i być osobą szczęśliwą, chociaż to jest trudne czasami być osobą szczęśliwą, bo to też jest takie, co to znaczy. I to takie, ale afirmacja i wiara w to. I słuchajcie, ja naprawdę przez rok trenowałam w garażu i o mnie kręciło TVP, Olsztyn chyba program kiedyś, że ja trenuję w garażu i ja sobie, i słuchajcie ten motyw, ja byłam, trenowałam 2 lata i odeszłam z klubu, bo tam były jakieś szmonty w tym klubie, że tak już to brzydko powiem. I ja mówię, ja nie chcę być, ja chcę tak prawdziwie to robić. I ja mówię, odchodzę z tego klubu. I każdy mówi, nie, nie odchodź. Odeszło kilka osób, wróci, Asia, wróć, ta osoba się zmieni. Ja mówię, nie, podjęłam decyzję. I trenowałam w tym garażu i ja tak mówię, Jay, to jest upokarzające. Jay, to jest, ty się nie wstydzisz tego? Jakaś ciebie zawodniczka, trenujesz tylko 2 lata. Ty nie jesteś profesjonalistką. Czas po prostu kończyć studia, znaleźć dobrze płatną pracę. Ale sobie z drugiej strony myślę, to 24 miesiące mojego życia. Wiele miesięcy, tygodni, dni treningów. Nie, ja właśnie chcę to robić i będę to robić. Jeżeli ta droga wymaga ode mnie takiego poświęcenia i takiej inwestycji, ja to po prostu zrobię. I wiesz co? Ja dla ludzi wyglądałam dziwnie. Wyglądałam tak egzotycznie trochę, bo byłam inna przez to, że robiłam swoje. Ale bycie innym, moi drodzy, jest wspaniałe, bo jesteście oryginalni, jesteście wyjątkowi. I chyba to, że jak wyrzucano mnie drzwiami, to ja, wiesz, wchodziłam oknem, później górą i taka nieustępliwość i bycie taką niezwyciężoną w życiu. Pomimo przegranych, to bycie nadal niezwyciężoną, że podnoszenie tych rękawic i po prostu dalej walka. Super. I myślę, że tak to możemy podsumować, że tak jak mistrzem się bywa, przedsiębiorcą się bywa, to osobą niezwyciężoną można nie bywać, tylko nią być. I mam wrażenie, że tak to właśnie stosujesz w swoim życiu. Więc w podzięce za przyjęcie zaproszenia do naszego programu Tablica. To dla mnie? Oczywiście. Ale czad. Mam swoją z mojej kijanki, którą miałam na Florydzie, jak trenowałam, bo miałam to takie malutkie autko, które pół roku czasami stało, nie jeździło w ogóle i zabrałam w ogóle te tablice, także to jest moja druga. Proszę. No i oczywiście książka, bo twoja doba już ma w sumie więcej niż 48 godzin, także ale może coś tam. Cieszę się, że są takie osoby jak ja, które nie mają 24 godzin w dobie. Także może tam znajdziesz coś jeszcze. Też mam dla ciebie prezent jeszcze w bagażniku. Dobrze, to zaraz zobaczymy. Dziękuję co to. Mam nadzieję, że to nie będzie. Pozdrawiam cios różowym bejsbolem. Moi drodzy, zachęcam was do uprawiania sportu, bo sport nie daje siły mięśni, fajnej sylwetki, ale daje siłę głowy i umiejętność radzenia sobie z tymi życiowymi problemami, które dotykają nas każdego dnia. I uwierzcie mi, że te duże problemy staną się nagle malutkie, bo w sporcie robicie coś dla siebie i stawiacie czoła sami sobie. I my sami dla siebie jesteśmy największymi ograniczeniami i tym limitem. A jeżeli my doprowadzamy swoje ciało do wysiłku i kolejnego powtórzenia, na które nie mieliśmy podczas ostatniego treningu siły, chęci, humoru, to jeżeli to robimy, to stajemy się po prostu lepsi sami dla siebie. Świetnie. No to ja jeszcze raz i ci dziękuję i życzę dalszych sukcesów, a dziękuję. Wam życzę znalezienia swojego mistrzostwa. Tak jest. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego. Cześć.